Mówić narcyzowi, że jest narcyzem. Nie ma żadnego sensu w tym, by mówić narcyzowi, że jest narcyzem. Nie musisz mówić narcyzowi, że jest narcyzem. Nawet lepiej i bezpieczniej jest tego nie robić. Zastanów się, co możesz przez to zyskać. A co możesz przez to stracić? Nie masz nic do zyskania. Z narcyzem nie ma nic do zyskania, a stracić możesz wiele. Możesz stracić wiele więcej niż do tej pory straciłeś. Narcyz, słysząc takie rzeczy, odwróci kota ogonem, przerzuci winę na ciebie. Powie ci, że to ty jesteś narcyzem. Powie ci, że za dużo się nasłuchałeś, naczytałeś, naoglądałeś się jakichś głupot. Narcyz wpadnie w szał i będzie się chciał na tobie zemścić. Nie potrzebujesz chaosu w swoim życiu, potrzebujesz spokoju. A jeśli powiesz narcyzowi, że jest narcyzem, to osiągniesz efekt odwrotny od zamierzonego nie musisz udowadniać narcyzowi że wiesz kim jest nie musisz udowadniać mu że go zdemaskowałeś ty już wiesz z kim masz do czynienia ty już wiesz że masz do czynienia z narcyzem ty już wiesz kim jest ty już wiesz że nie jest tym, za kogo się podaje. Wiesz, że nie ma sensu, by przebywać w otoczeniu narcyza. Bardziej mądrym, sprytnym rozwiązaniem jest nieinformowanie narcyza o tym, co już wiesz, co odkryłeś. Narcyz może być niebezpieczny, może być agresywny, może ci Później nie dać spokoju. Nie potrzebujesz problemów, nie potrzebujesz mówić narcyzowi, kim jest. Lepiej go zostawić w spokoju. Jak to mówią, lepiej, główna, nie ruszać, bo śmierdzi. Zostaw narcyza najlepiej tak, żeby nie wiedział, co się stało.